będę kontynuował swoje wywody na temat rozwodu w świetle przepisów prawa cywilnego. Przypomnę jedynie, że małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia małżeńskiego, które to pożycie przejawia się w takich trzech sferach. To jest pożycie fizyczne, cielesne albo seksualne. To jest określona więź duchowa między małżonkami i określona więź ekonomiczna. O tym pożyciu seksualnym już Państwu mówiłem, o przyczynach rozwodu, o zdradach małżeńskich podczas ostatniego naszego spotkania. Więź duchowa to jest ta druga sfera pożycia małżeńskiego. Może się przejawiać w pewnych zachowaniach, które stanowić będą dla sądu podstawę do orzeczenia rozwodu. Te postępowania w tym zakresie, tej więzi duchowej, mogą być, przejawiać się w takich zachowaniach agresywnych, lekceważących, nienawistnych. Rozkład pożycia prowadzi najczęściej do wrogości między małżonkami albo obojętności. Przyczyny, proszę Państwa, mogą być czasami bardzo błahe tej wrogości, tej nienawiści, tych nieporozumień w małżeństwie, co narusza właśnie tą istotę małżeństwa, więź duchową pomiędzy małżonkami. Niepodniesiona deska sedesowa, nieumyta szklanka, odstawiony brudny talerz i wiele innych jeszcze takich błahych przyczyn, które są najczęściej podstawą do antagonizmu małżeńskiego. Są to sprawy indywidualne najczęściej. Zależą często od cech psychofizycznych każdego z małżonków. Każdy ma inne potrzeby więzi z drugim człowiekiem. Są osoby zupełnie obojętne, są osoby, które to więź duchową przejawiają na zewnątrz wobec osób trzecich. Wreszcie trzecia grupa, ta trzecia sfera współżycia łącząca małżonków to jest więź ekonomiczna. Jest to trudna sytuacja, na przykład ekonomiczna w małżeństwie. Brak środków na utrzymanie rodziny, na opłaty, na koszty związane z utrzymaniem dzieci, z żywnością. Brak pracy, brak mieszkania. No, ten element brak mieszkania, gdyby występuje ostatnio coraz rzadziej, bo mieszkań w zasadzie nie brakuje, brakuje jedynie pieniędzy na utrzymanie tego mieszkania, na kupno mieszkania. Rozdzielność, proszę Państwa, ekonomiczna w tym zakresie może być czasami skutkiem zawartej intercyzy. Małżonkowie sprawy ekonomiczne mają tu rozdzielone. Każdy z nich indywidualnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zarabia i przeznacza środki na wspólne utrzymanie rodziny, ale występuje tu rozdzielność majątkowa. Taka rozdzielność nie może być podstawą do oceny, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, dlatego że małżonkowi dobrowolnie właśnie tą rozdzielność ustanowili. Mogą ją ustanowić przed zawarciem małżeństwa, bądź w trakcie zawarcia małżeństwa. Proszę Państwa, jakie są zatem w świetle tych sfer, które łączą małżonków, jakie są zatem przesłanki, czy jakie mogą być przesłanki rozwodu? Możemy je podzielić na dwie grupy. Przesłanki pozytywne, to znaczy te, które muszą wystąpić, prawda, aby w ogóle można było mówić o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, i przesłanki negatywne, które nie mogą wystąpić, bo sąd w takim przypadku może nie orzec rozkładu pożycia, nie może orzec rozwodu, mimo że ten rozkład pożycia małżeńskiego będzie występował. Ten rozkład pożycia małżeńskiego nie musi występować z ważnych powodów. Jak już poprzednio mówiłem, to te powody mogą być zupełnie błahe, na przykład to, że mąż chrapie. Ustalenie powodów rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest konieczne, gdy strony zgodnie wnoszą, ażeby sąd orzekł, prawda, zaniechania określania, orzekania o winie tego rozkładu, bądź gdy strona pozwana uznaje żądania pozwu, bądź fakt zupełności tej i trwałości rozkładu pożycia został udowodniony. Bowiem w takiej sytuacji rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. O pewnych przykładach z orzeczeń sądowych, być może jeżeli wystarczy mi czasu, to ja Państwu jeszcze powiem. Jakie to mogą być konkretne powody? Groźba, nieetyczne postępowanie, nieróbstwo męża lub żony,
Państwo oglądacie taki serial Kiepscy, prawda? No tam występuje ten element bardzo wyraźnie, a mimo to małżonka nie wnosi pozwu do sądu o rozwód. Odmowa współżycia płciowego, odmowa wzajemnej pomocy, szczególnie przy chorobie, to opuszczenie współmałżonka. To nie jest równoznaczne z tym, że mąż wyjechał na robotę do Anglii bądź do Stanów Zjednoczonych na delegację, prawda, i tam przebywa w placówce zagranicznej. Pijaństwo, agresja, poniżanie, zaniedbywanie rodziny, niewierność, denuncjacja to powody zawinione. I niewierność i niezawinione powody to takie jak choroba, tylko wyjątkowo. Choroba weneryczna ukryta przed małżonkiem, przed ślubem, na którą jeden z małżonków, prawda, zapadł. To choroba psychiczna, to niedobór seksualny, to niezdolność do zapłodnienia kobiety, to homoseksualizm, to różnica charakterów i umysłowości. I przyczyny, które możemy zaliczyć i do zawinionych, bądź do niezawinionych, w zależności od sytuacji, to bezpłodność, to niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, to różnica wieku między małżonkami, to różnice światopoglądowe, to wady oświadczenia woli. I wreszcie negatywne przesłanki to jest te, które nie mogą wystąpić, prawda, które uniemożliwiają rozwód mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia tego małżeństwa. To przede wszystkim dobro wspólnych małoletnich dzieci, artykuł 56, paragraf 2 kodeksu rodzinnego. To sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Na przykład, gdy pozwany jest nieuleczalnie chory, sąd nie udzieli rozwodu. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Istnieje tu jednak możliwość konwalidacji właśnie przy winie wyłącznej jednego z małżonków. Te cztery ostatnie, proszę Państwa, problemy wymagają odrębnego omówienia. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, gdy umowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu wystąpi i odrębnym zagadnieniem będą także skutki prawne i majątkowe rozkładu pożycia małżeńskiego, a takie jak wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jak określenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie nad wspólnymi dziećmi, jak dostarczanie środków utrzymania na rzecz małoletnich dzieci, jak sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, jak koszty procesu, jak obowiązek alimentacyjny po rozwodzie, jak eksmisja małżonka z mieszkania wspólnego, jak podział majątku pomiędzy małżonkami. Są to, proszę Państwa, zagadnienia, które łatwiej jest omówić opierając się na konkretnych przykładach. Teoretycznie chyba są oczywiste i nie wymagają interpretacji. Tak na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu odczytać jeden z takich ciekawych przykładów zdrady małżeńskiej. Para kocha się namiętnie, nagle pod drzwiami słychać lekkie chrobotanie. Kobieta do faceta: wyskakuj pod łóżko, to na pewno mój mąż. Facet szybko wskakuje pod łóżko, kobieta pośpiesznie zakłada szlafrok i udaje, że czyta gazetę. Po kilku chwilach złowrogiej ciszy nic się nie dzieje. Facet wychodzi spod łóżka, zapala papierosa i spokojnie mówi: kochanie, oboje mamy zszargane nerwy. Przecież to ja jestem twój mąż. Dziękuję Państwu.